Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do analizy partii z turnieju Grand Chess Swiss 2023 pomiędzy Hansen Niemannem a raportem Richardem. Dwaj fantastyczni zawodnicy. Szczególnie moją sympatię budzi raport Richard, dlatego że potrafi grać bardzo fajne szachy, takie niekonwencjonalne, nieschematyczne, co jest świetne dla kibiców, ale też pokazuje siłę gry tak naprawdę szachisty i sposób myślenia oryginalny i też bardzo silny. No a z kolei Hans Niemann, jak dobrze moi widzowie wiedzą, wielkie kontrowersje wokół tego zawodnika się działy. Pozew z Magnusem Carlsenem o oszukiwanie. Ta sprawa została już teoretycznie wyjaśniona, ale wiadomo, ślady zostają i to nie jest na pewno dla niego fajne. Aczkolwiek gość bez skrupułów bierze udział w silnym turnieju, w którym właśnie mierzy się z raportem Richardem. Hans Niemann 2667 ranking, arcymistrz kontra raport 2752. Jedziemy z tematem, posunięcie D4, posunięcie D5, C4 ze strony białych, jest ruch C6, skoczek na F3, skoczek F6, posunięcie E3, czyli na spokojnie tutaj obrona pionka, goniec na F5, skoczek na C3, E6, a to są oczywiście struktury obrony słowiańskiej. Skoczek na H4 od razu wyjaśnia gońca. Ten goniec zagrywa na G6 i zwróćcie proszę uwagę, że skoczek tego gońca nie zbija. Tutaj można naprawdę grać bardzo różnie. Można na spokojnie zagrać gońcem, można wybić, grać z parą gońców, ale to też dla czarnych jest ok, dlatego że goniec białopolowy, jak zostaje wymieniony, a pionki w centrum zostają na białych polach, no to generalnie to się wszystko zgadza tak strategicznie. Chodzi o to, że czarne nie mają żadnych problemów z rozwojem figur i to jest najważniejsze. Hetman B3 ze strony białych, tutaj jest atak na pionka. Oczywiście istnieje taki ruch jak hetman B6, który nie został zagrany, no ale po tym posunięciu oczywiście istnieje wymiana gońca, zagranie C5, powiedzmy coś w tym stylu i taką pozycję można tłuc, męczyć. Myślę, że białe tutaj grają bez żadnego ryzyka. W tym układzie jednak raport zagrał hetmanem na C7, nie chcąc oczywiście za bardzo wymieniać hetmanów. Sprawa oczywista, ma wyższy ranking prawie o 100 punktów od Niemanna, więc faworytem jest raport w tej partii. Goniec D2 ze strony białych, skoczek wleciał od razu na E4, no tutaj już jest próba jakiejś takiej niekonwencjonalnej gry. Na co skoczek wybija, goniec wybija, bicie na D5. I goniec wybija na D5. No i to jest właśnie takie dosyć ciekawe. Ten goniec w centrum pojawił się dosyć niestandardowo. Zwróćcie uwagę, te pionki też ciekawie stoją, gdy goniec stoi na D5. W ogóle tak można sobie powiedzieć, jak ten goniec się znalazł na D5, skoro tu stoją pionki. No oczywiście wiadomo, jak ta partia szła. W każdym razie, tutaj można byłoby też zagrać ciekawe posunięcie goniec na E7 z wtrąceniem, żeby atakować skoczka, ale kontrwtrącenie ze strony białych mogłoby nastąpić, mianowicie D6. To jest ciekawy ruch, bo po wybiciu hetmanem jest bicie na B7, więc trzeba było odbić końcem, no i skoczek jest tak naprawdę niezagrożony i po normalnych ruchach typu koniec D3 partia by się na pewno toczyła w sposób, no, taki normalny, tak jak to zwykle w szachach bywa, bez żadnych tutaj fajerwerek. I teraz goniec wybił na D5, goniec C4, goniec na E7, skoczek F3. Można powiedzieć, że partia przebiega normalnie, bez zakłóceń, że tak się wyrażę, bez żadnych właśnie tutaj udziwnień i ostrych wariantów. Skoczek D7, hetman C2. W ogóle Niemann według mnie bardzo dobrze podszedł do partii akurat z raportem, dlatego że raport lubi zadymy, lubi dziwne rzeczy, a ta pozycja nie jest ani dziwna, ani nie jest to zadymą. Więc tak z psychologicznego punktu widzenia Niemann dobrze chyba wybrał tutaj dobry front na przeciwnika. W sensie no, gra taką ścieżkę, żeby nie wychylać się, grać solidnie. Skoczek na F3, goniec wrócił i goniec zbił, pionek zbił. Okej. Okay. Zepsute pionki, można powiedzieć, że jest źle, ale nie do końca. Aczkolwiek czarne nie mają tutaj absolutnie żadnych problemów. Białe myślę, że też są zadowolone. Wszyscy są szczęśliwi, gramy sobie dalej. Skoczek zagrywa na D5. No tu jest jakaś opcja wejścia skoczkiem, więc A3 ze strony białych nastąpiło. Długa roszada i długa roszada. No, oczywiście można było się spodziewać długiej roszady teraz czarnych, z uwagi też na otwartą linię, opcje tutaj niebezpiecznych przekątnych, więc no to jest też w stylu raporta, żeby coś takiego grać, ale Niemann jak widać też dobrze podchodzi do tego typu sprawy, tej pozycji G5. Bardzo ciekawe posunięcie, to przede wszystkim przeszkadza w zagraniu F4,
I to też dobrze się komponuje, dobrze się trzyma. Jest król B1, król B8, wieża C1, standardowe takie odejście. Pamiętajcie, standardowe, czyli ruch król B1 po długiej roszadzie jest takim ruchem, który praktycznie zagrywa się zawsze. Oczywiście są wyjątki, ale praktycznie zawsze, więc tutaj nawet nie trzeba za długo myśleć. I na tym polega nauka gry w szachy, między innymi takie elementy sobie tutaj wprowadzamy, uczymy się ich i staramy się zapamiętywać pewne motywy i to nam potem pomaga w naszej grze. Posunięcie H6, hetman B3, król A8, cały czas uciek, goniec C4, no takie przesuwanie tych figur następuje. Hetman D7, goniec A5, próba sprowokowania przeciwnika do B6. No i ten ruch nie byłby najlepszy, bo goniec by wrócił, a chodzi o to, żeby osłabić punkt C6. No właśnie, to jest bardzo też ciekawe podejście, takie powolne, powolne skubanie przeciwnika, próba właśnie osłabienia, ciuteczkę, ciuteczkę, tutaj pionki osłabimy i będziemy dalej je atakować. No oczywiście raport się nie nabiera na takie rzeczy, gra wieżą na C8, wieża H na D1, czyli wprowadzenie już aktywnie wszystkich figur, to oczywiście białe mają możliwość zagrania E4 i jakiejś tam aktywnej gry, to jest wszystko możliwe. Goniec próbuje się wymienić na D8, oczywiście goniec na E1 ładnie wraca. To skrzydło królewskie, jak widać, jest już bez znaczenia tak naprawdę dla białych. Białe się skupiają na skrzydle hetmańskim, przepraszam. Goniec na C1, C7, H3 oczywiście ucieczka od ataku, wieża na D8, A4. No i taki ruch oczywiście pokazuje, że ten pionek będzie chciał tam zrobić przeciwnikowi krzywdę. Goniec B8, znowu goniec zagrał na A5, goniec wrócił, goniec D2, goniec znowu na B8 i widzimy, że raport w tej pozycji po tych posunięciach mówi do Niemana takim słowem niepisanym i mówionym, powiedzmy, proponuje remis, no bo czarne nie grają tutaj żadnych ruchów do przodu, nie próbują czegoś uzyskać, ale to też wynika z dobrej oceny pozycji tak naprawdę czarnym. Ciężko się cokolwiek tutaj przebić, nie wiem, co na to Magnus Carlsen, ale pewnie raport tutaj może już sobie zdał sprawę, że pozycja jego nie jest jakaś tam rewelacyjna, poza tym nie jest w jego stylu. Król A1, hetman E7, goniec znowu na A5, który teraz z kolei, goniec wrócił i goniec D2, to też jest takie sprawdzanie przeciwnika, zobaczcie, goniec B8, Niemann wie, że jakby zaproponował remis, to by ten remis został przyjęty, jednak próbuje swoich sił, po wieży C2, goniec na D6, goniec A5 znowu, wieża E8 ze strony raporta i chyba tu jest przygotowanie posunięcia E5. Jednak E4 nastąpiło, skoczek F4, no i skoczek teoretycznie tu stoi bardzo dobrze. Blokuje dwa pionki, atakuje słabość, tyle że goniec wraca i nie dość, że goniec pilnuje, to jeszcze ma opcję po prostu ataku z drugiej strony. Bardzo ciekawy motyw, znaczy prosty. I gońce, widać teraz siłę po prostu gońca z F1, mimo że on stoi na początkowym polu. Goniec zagrywa na C7, goniec B4, hetman D7, A5, A6. I moi drodzy, i tutaj powoli zaczyna się już robić akcja. Goniec C5. To jest pierwszy ruch, który pokazuje, że Niemann będzie chciał tę partię absolutnie wygrywać. Choć komputer mówi pozycja równa, ale też trzeba zwrócić uwagę na czas, jaki się tutaj pojawił. Niemann ma w tym momencie około 5 minut, a 7 minut ma raport, więc decyzję trzeba podejmować szybko. I teraz pytanie, czy można zbić pionka? Zbić można, ale konsekwencje tego będą ogromne. Wieża C4, wieża A4 grozi i tutaj opcja poświęcenia na A6. To jest normalne, proste, więc jedyną chyba taką sensowną zagrywką czarnych to byłoby B5. I teraz hetman A3. No i robią się ciutkie problemy. Mogą się robić ciutkie problemy i przykładowo, jeżeli tutaj byłoby wybicie, hetman A5, wieża C7, goniec C4. I ta pozycja czarnymi jest kiepska. Białe, mimo jakości mniej, to mają fantastyczne gońce, które patrzą w tę stronę i swobodnie można próbować zbić. Wstawić może wieżę tutaj na A3, może na B3 i atakować dalej przeciwnika. Więc tutaj arcymistrzowie wiedzą, jak to już wygląda i czarne miałyby kiepską grę. Wieża zagrała na D8 z racji tego i wieża się zdwoiła na linii C. I teraz raport, no jak to raport, mógł spokojnie odejść gońcem na B8 i twardo trzymać pozycję, no ale nie wytrzymał i zbił tego pionka. Nie wiem, co się działo w jego głowie, bo motywy pojawiają się podobnie, jak poprzednio, przed chwilą mówiłem. I tutaj po gońcu na A5 hetman zagrywa na A4. Niemann w tym układzie już wie, że jest dobrze. I hetman zagrał na C7. W momencie, gdy goniec by zagrał na C7, no to pojawia się opcja. Oczywiście, no pewnie wszyscy się już domyślają,
poświęcenia gońca na a6. I po wybiciu, no bo jak nie wybijemy, no to odbijamy pionka i dalej naciskamy na przeciwnika na polu a7, więc po wybiciu i wybiciu król b8, szach, tutaj, tutaj i matujemy przeciwnika. Król b8, tu jest matowanie dosyć łatwe, bo wieża wchodzi na c6 i po wybiciu tutaj może nie wieżą, tylko hetmanem i jest mat na samym końcu. Więc te maty w 8 ruchach to są dosyć forsowne i łatwe, bo cały czas szachujemy przeciwnika. W jednym strumieniem idziemy na niego, więc to jest dosyć istotne, znaczy dosyć łatwe. Dlatego też hetman zagrał na c7 i Niman b4. Najlepszy ruch w pozycji. Ruch prosty, oczywiście, ten goniec musi uciec, a wieża też ma opcję na a1, więc te figury złapały kapitalną koordynację. Białe figury oczywiście. W tym momencie goniec zagrał na b6. W momencie, gdy nastąpiłoby b6, nic prostszego jak wybić. Tutaj wybicie by nastąpiło i wieża c5. Zwróćcie uwagę, że słabość na c6 jest nie do odparcia. Białe by sobie szybko poradziły z przeciwnikiem bez żadnego problemu. Goniec zagrał na b6. I teraz Niman popisuje się kapitalnym zagraniem, świetną oceną, świetnym liczeniem wariantów. No, trzeba przyznać, że nie boi się, nie ma kompleksów, żeby grać z najlepszymi i poświęcać materiał. Moi drodzy, goniec a6. Dwa wykrzykniki się pojawiają. Ruch piękny, ale też może na poziomie arcymistrza nie aż tak trudny, gdyż pozycja została tak wypracowana, że można sobie na to pozwolić. Król zagrał na b8. W momencie, gdy pionek by wybił, no to jest strzał na b6 i tutaj po wieża c6 trzeba się poddać czarnymi. Bardzo szybko wchodzą ciężkie figury i bez żadnego problemu wygrywamy tę partię. Tutaj król uciekł i uwaga, kolejny ruch z pięknym pomysłem i wielką odwagą. To jest nie wcale ucieczka gońcem, tylko wieża a2. Kolejny ruch z dwoma wykrzyknikami i tutaj jakby czarne wybiły gońca znowu, to oczywiście bijemy, grozi mat na a8. Po hetman b7 pozostaje bardzo prosta rzecz, słuchajcie. Bicie tutaj, bicie tutaj, bicie tutaj i po wieża d7 można kontynuować ruch wieża c3. Plan jest prosty. Wieża a3, wieża a8, goniec ucieka i nie ma, powiedzmy, takiej siatki matowej zbudowanej, chociaż już ona się konstruuje tutaj powoli, nie ma hetmanów, a dalej możemy atakować i niekoniecznie te poświęcenia w szachach są po to, żeby dać pięknego mata, ale też uzyskać przewagę, która daje możliwość zyskania potem materiału, niekoniecznie właśnie mata i ta pozycja byłaby kompletnie wygrana już białymi, więc po wieża a2, tutaj raport zagrał wieża bije d4, no i to jest oczywiście ruch taki na zaczepkę, no po wybiciu takim tutaj czarne miałyby trochę oddechu w postaci właśnie silnego gońca, więc no w ten sposób grać nie wolno, bo tutaj po król b1, hetman b6 i bez problemu się bronią czarne tak naprawdę, więc goniec zagrał na b5, piękny ruch, słuchajcie, z a6 na b5, grozi mat w jednym posunięciu, więc taki ruch nie jest jakimś trudnym ruchem, ale najlepszym w pozycji, dlatego że goniec jeszcze przy okazji mocno naciska na c6, a to będzie miało ogromne znaczenie. Goniec, przepraszam, król uciekł i nastąpiło bicie, hetman odbił i uwaga, kolejne dwa wykrzykniki ze strony Nimana. Goniec bije c6 i to jest najlepszy ruch w pozycji. I właśnie widzimy, dlaczego odejście ma kluczowe znaczenie gońcem na b5. To są naprawdę bardzo dobrze przemyślane ruchy. To tak można powiedzieć, taki ruch goniec b5 to było dwie pieczenie przy jednym ogniu. Więc takie ruchy, jedno posunięcie daje dwie groźby i to jest piekielnie silne. Goniec skoczek wszedł na d3 i Niman tutaj już dokonuje egzekucji na przeciwniku, na szachownicy. Hetman a8, król c7 i po prostu nastąpiło bicie wieży z szachem. Skoczek wybija, wieża c2, król d6, hetman daje szacha. Moi drodzy, król na 7 i wieża c7 skończyła partię. Czarne się poddały. Kompletnie nie ma co grać z uwagi na to, że po odejściu tutaj na przykład królem na f6 jest bicie i po król na g6 jest wieża b7. Sprawa jest oczywista. Tutaj rzecz jasna po tym ruchu jest to samo. Hetman do wzięcia, ale no tak naprawdę też mat. A po król f8, goniec f7. No i tutaj po odejściu królem bardzo szybko matujemy.
Bardzo ładnie to przemyślane, znaczy przemyślane, to się też dobrze ułożyło, ale to wynika z tego, że już figury białych taką koordynację złapały i niemal w pięknym stylu wygrywa z raportem. Przypominam, że dobrą strategię na przeciwnika obrał według mnie. Dokładność Niemana to 97,2, dokładność raporta po tej partii to 93. No cóż. Dziękuję serdecznie za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej partii. No, Niemann w ogóle też potrafi przegrać z zawodnikami 2400 bardzo łatwo, ale też jak widać potrafi wygrywać z 2750. No cóż, dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.